sein. Witajcie moi drodzy. Właśnie zmierzam po odbiór mojej antologii, znaczy może nie tyle mojej, co tekstu, który jest, czy nie, po antologię, w której są dwa moje teksty. I po prostu pomyliłam ulicę. Idę teraz między blokami, między innymi uliczkami i szukam tego miejsca, w którym ma to być. Dawno tutaj nie byłam, więc troszkę się pogubiłam. Później z tego wydarzenia pewnie wam coś przekażę, także na razie się z wami rozłączę, na razie. Witajcie moi drodzy, po raz kolejny. Ja wróciłam już ze spotkania, na którym otrzymywaliśmy własne autorskie egzemplarze antologii. Jest to trzecia z kolei antologia, w której znajdują się moje teksty. Tutaj jest wiersz i opowiadanie dla dzieci. Jeśli chodzi o poezję, to ja jeszcze bardzo dużo się muszę nauczyć, dlatego że miałam długą przerwę, bardzo długą przerwę w pisaniu wierszy. Moje takie pierwsze poważniejsze próby pisania to był czas liceum i początki studiów. Gdybym wtedy to pociągnęła, miałoby to nawet duże szanse na to, żeby coś ciekawego z tego wyszło. Natomiast przerwa ta spowodowała, że nie miałam możliwości uczestniczenia w rozwoju, w ewolucji poezji, bo obecnie pisze się zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy ja zaczynałam. Także długa droga przede mną jeszcze, natomiast dużo lepiej i łatwiej wychodzą mi krótkie formy prozatorskie, w tym się też lepiej czuję. I jest to antologia, w której właśnie znajdują się głównie wiersze oraz takie krótkie formy prozy. Książka zawiera w sobie teksty kilku grup. Ja tutaj się będę wspomagała, dlatego że nie znam wszystkich grup, żeby nie ominęła którejś. No wiadomo, pierwsza grupa, jaką wymienię, to jest grupa Tygiel, która będzie miała warsztaty przy Stowarzyszeniu Arka w Radomiu i to jest grupa Tygiel, do której ja uczęszczałam. Trafiłam tam dzięki informacji od mojej koleżance, z którą miałam kontakty jeszcze z poprzednich warsztatów, gdzie uczestniczyłyśmy w takich pierwszych warsztatach, to były bajki, gdzie się spotkałyśmy. No i później tak te nasze losy się splatały i tutaj właśnie dzięki mojej koleżance Elizie trafiłam do tej grupy. Prowadzi ją Adrian Szary, którego mam też tomik wierszy i będę na pewno o nim opowiadała. Także są tutaj teksty grupy literackiej Tygiel, tak jak wspominałam, grupa poetycka Erato oraz są tutaj teksty uczniów z 6 liceum ogólnokształcącego imienia Jana Kochanowskiego. Jest to jedno z najlepszych liceów w naszym mieście, bo drugie takie, które konkuruje z nim, to jest liceum imienia Chałubińskiego. Te dwa licea zawsze ze sobą konkurowały i zawsze był problem, które jest najlepsze. Jest tutaj bardzo wysoki poziom, można by go porównać do poziomu uniwersyteckiego. Oraz teksty uczniów zespołu szkół plastycznych imienia Józefa Branta. I w obydwu tych szkołach Adrian Szary jest polonistą. Mamy też tutaj teksty laureatów regionalnego konkursu literackiego. Także no, książeczka jest, nie wygląda tak bogato, ale jednak jest bogata w te teksty. Mamy tutaj aż 140 stron wypełnionych tekstem. Była ona wydana w
wydawnictwie Laki, tak to się chyba powinno czytać, które znajduje się właśnie w naszym mieście, wydaje wiele książek. W tym wydawnictwie również była wydana książka Marii Wiktorii Trojanowskiej, o której Wam już tak dużo wspominam, o małym Jacku Malczewskim. I projektem okładki była Magdalena Kapuścińska. Także przyjrzyjcie się jeszcze raz, taka imitacja cegły, tak, i hashtag 13. No cóż, bardzo krótkie były te spotkania, bo byliśmy podzieleni na grupy, zapisywaliśmy godziny, w których przyjdziemy, krótka rozmowa, wymiana zdań. Jeżeli ktoś miał przy sobie jakiś tekst do omówienia, to był omówiony, ale to było bardzo błyskawicznie. Mailowo będzie też pewnie coś omawiane, dlatego że ze względów na te obostrzenia trzeba po prostu trzymać pewne tutaj, zachować pewne zasady. I miło było spotkać się ze wszystkimi uczestnikami, z którymi akurat się spotkałam. Miło było spotkać też prowadzącego. Także co prawda krótka chwila, ale bardzo miła, ekscytująca. I cóż, i chyba tyle. Emocje są, radość jest. Trzeba brać się do pracy dalej. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. A ja na pewno jeszcze w jakimś filmie Wam poopowiadam o tych antologiach, w których znalazły się moje teksty. Być może trochę więcej o samych warsztatach, bo już kiedyś tam Wam wspominałam, ale dobrze by było zrobić właśnie taki osobny film i tak wszystko dokładnie Wam powiedzieć. Także z mojej strony to już wszystko. Trzymajcie się ciepło, wiosennie, bo ta wiosna już idzie, ale to nie znaczy, że nie będzie jeszcze zimy, bo to różnie bywa. Dobrze, to na razie. Pa!